W ostatnim czasie na rynku rodzimym, polskim, pojawiło się kilka ciekawych wydawnictw muzyków polskich. I może zacznę od jazzu, bo dużym osiągnięciem jest wydanie płyty przez wrocławski zespół Mikro Collective, a w bardzo uznanej, legendarnej wytwórni amerykańskiej, wytwórni Delmark. Ich płyta duetowa, która właśnie ukazała się dla tej chicagowskiej wytwórni, już spotkała się z dobrym bardzo przyjęciem w mediach światowych. Mówi się o mikrokolektywie, że to są protegowani Roba Mazurka, kornecisty, trębacza, jednego z ciekawszych muzyków pokolenia 40-latków. Muzyk, który założył formację Exploding Star Orchestra, muzyk, który razem z Jeffem Parkerem zakładał Chicago Underground Orchestra, Chicago Underground Quartet. Od pewnego czasu dość często występuje w Polsce i tutaj nawiązał współpracę, znajomość z muzykami z mikrokolektywu. I pewno on zaprotegował ich w wytwórni Delmark. I tam też ta duetowa płyta się ukazała. W ciągu ostatnich lat niewiele było takich no, w miarę spektakularnych sukcesów polskich muzyków jazzowych, którzy wydają muzykę, wydają płyty w wytwórniach zachodnich. A tak też zdarzyło się w przypadku Simply Acoustic Trio, które związało się z wytwórnią MCM Manfreda Echera. A tak też było w przypadku wrocławskiego zespołu Scalpel, bądź też w przypadku kolejnych już płyt Tomasza Stańko dla wytwórni ECM. Dla wytwórni ACT także nagrywa Leszek Możdżer. Nie jest to może tak znana wytwórnia jak wytwórnia Delmark, ale wydająca coraz więcej płyt docenianych przez europejskie media. Kolejną płytą, na pewno na którą warto zwrócić uwagę, to jest płyta kwintetu klarnetowego prowadzonego przez Mikołaja Trzaskę. Jest to zespół, który w oryginale występuje jako kwartet, Irha Pneumatic Quartet. W skład tego kwartetu wchodzi jeszcze trzech doskonałych polskich klarnecistów: Wacław Zimpel, Michał Górczyński i Paweł Szamburski. I płyta, która teraz się ukazała, jest nagraniem koncertowym z ubiegłorocznej edycji Cadik Poznań Festival, kiedy to na ten jeden koncert do kwartetu dołączył Joe McPhee, jedna z legend sceny improwizowanej jazzu światowego. I wtedy dali oni bardzo intensywny w formie koncert złożony wyłącznie z takiej wzajemnej konwersacji, nieskomponowanej, niezakomponowanej, w pełni improwizowanej. I taki koncert, ten koncert otworzył festiwal i ten koncert jest o tyle szczególny, ta rejestracja jest o tyle szczególna, że mogliśmy usłyszeć, i teraz słuchając płyty możemy usłyszeć, jakimi drogami improwizacja jazzowa może chadzać. To jest przykład tego, że dialogujący ze sobą muzycy, jeśli spotykają się w korzystnym czasie, kiedy są wzajemnie wsłuchani w siebie, potrafią
oderwać się od kontekstu czysto gatunkowego i zarysować bardzo oryginalny język, przynależny im właśnie, bo słuchając tej płyty faktycznie nie ma się wrażenia tego, że muzycy ci poruszają się w granicach konkretnego gatunku, czy to muzyki współczesnej, czy jazzu, czy współczesnej kameralistyki. Myślę, że są to muzycy na tyle świadomi tego, co robią i na tyle twórczy w rozwijaniu własnych koncepcji, że już dawno temu przestali myśleć kategoriami gatunków, przynależności gatunkowej. Sporo rzeczy w ostatnim czasie ukazało się również w wytwórniach zagranicznych, artystów zagranicznych w Polsce doskonale znanych. Myślę, że nie trzeba przedstawiać Jana Garbarka, który ostatnio z kwartetem Hilliard Ensemble zaproponował kolejną odsłonę swojej przygody z muzyką wokalną. Płyta Officium Novum, która próbuje w pewien sposób dyskontować sukces, jaki odniosła ponad 10 lat temu płyta Officium. Jednak pokazuje, że formuła, która wtedy pod koniec lat 90. była czymś nowym, czymś, co zachwyciło wielu słuchaczy na świecie, dzisiaj nie musi być równie nośna. Nie wiem, czy to jest kwestia doboru repertuaru, tak jak na pierwszej płycie Officium Hilliard Ensemble i Garbarek sięgnęli po muzykę głównie średniowieczną. Tak, tym razem większość tematów zawartych na Officium Novum są to utwory późniejsze. Czy też jakieś inne czynniki sprawiły, że ta płyta wydaje się w mojej ocenie nieudaną kontynuacją tego oryginalnego pomysłu z płyty Officium. W tej samej wytwórni CM, pojawiła się z kolei ciekawa płyta, najnowsza kwartetu Charlesa Lloyda. Lloyd jest muzykiem, można byłoby powiedzieć, drugiego szeregu współczesnego jazzu amerykańskiego. Muzyk, który ma za sobą współpracę chociażby z Keithem Jarrettem, którego zaprosił do swojego składu w latach 60. I od już długiego czasu nagrywa dla wytwórni CM i nagrywa płyty, które na dobrą sprawę są kolejnymi rozdziałami tej samej książki. Jest to muzyk, który nie zmienia stylu wypracowanego już dość dawno temu, bo na początku lat 90. wydaje mi się, że te najważniejsze nagrania, które dokonał na początku lat 90. w kwartecie z Bubu Stensonem na fortepianie, a mówię o płycie Fish Out of the Water, a bądź Notes from Big Sur, to są płyty chyba najważniejsze w jego dyskografii. I te płyty wyznaczyły pewien kierunek stylistyczny, któremu Charles Lloyd do dzisiaj jest wierny i w ramach tego pomysłu cały czas potrafi zaproponować płyty, które nagrania, kompozycje, które potrafią zajmować, które frapują, a które jednak wypływają ze świata muzyki mainstreamowej, czyli z tego środka jazzu. Co wcale nie jest regułą, bo wielu muzyków mainstreamowych albo zaczęło romansować z muzyką popularną, tak jak to robi Herbie Hancock, chociażby na swojej ostatniej popowej płycie, albo z kolei w ramach tego mainstreamu nie potrafią zaproponować czegoś interesującego. Tutaj wystarczy sięgnąć po nagrania muzyków w
typie Wintona Marsalisa czy Joshua Redmana. Na pewno ciekawą płytą, która się ostatnio ukazała z gatunku jazz czy world jazz, jest najnowsza płyta Bena Goldberga. Jest to muzyk, który zakładał Nucleus Mer Trio już też ponad 10 lat temu, jedną z ważniejszych grup sceny neoklezmerskiej. Tym razem nagrał płytę w kwartecie z kompozycjami, wyłącznie z kompozycjami Johna Zorna. Jest to kolejna płyta cyklu Księgi Aniołów, czyli cyklu, który liczy już kilkanaście tomów. Cyklu, w którym różni muzycy związani z Johnem Zornem sięgają po tematy, które Zorn skomponował i które opatrzył tym właśnie tytułem Księga Aniołów. I to są tematy, które w dość wolny sposób odwołują się do muzyki żydowskiej, do muzyki, z którą Zorn czuje się związany. I która to muzyka jest w swoim wymiarze nieco inna niż nagrania znane chociażby z 10 tomów, 10 części Masad, czyli kwartetu Zorna z nim samym. W ramach tego cyklu pojawiło się sporo płyt ciekawych, tak jak na przykład kapitalna płyta Jamie Safta w Trio. Płyt bardzo oryginalnych i bardzo twórczo odczytujących nagrania Zorna. Tak jak to na przykład zrobił Uri Kane na swojej solowej płycie Moloch, bądź też Mark Ribot. Znalazło się tam też kilka płyt, które mogą dziwić, takie jak na przykład formacja członków zespołów Mike'a Pattona. Ta najnowsza płyta, ona jest najbardziej zbliżona do tego klasycznego odczytania tych kompozycji bez pójścia w stronę muzyki improwizowanej. To jest taka rozmowa czwórki muzyków, których fundamentem jest na przykład Greg Cohen, znakomity kontrabasista występujący na tej płycie. Czwórki muzyków, którzy w ramach tego repertuaru, tej stylistyki poruszają się z nadzwyczajną swobodą i z dużym wdziękiem. To nie jest płyta, która może wyznaczać nowe trendy, nowe kierunki, ale jest to płyta na pewno, która podobnie jak Charles Lloyd w ramach swojej stylistyki jest takim znakiem rozpoznawczym, taką wartością sama w sobie.